Od jakiegoś czasu nie było nowych ataków cyberpsychozy. Myślę, że możemy zamknąć ten temat. Wpadnij do mnie przy okazji, to pogadamy. O, i cudownie. Siema, jestem Bizon, ja to jest Cyberpunk. A ja wsiadam jadę do Reginy. Regina Jonald. Czy jak ona się tam nazywa? Nie interesuje mnie to za bardzo. Nareszcie będę mógł zakończyć cyberpsychozę. Jestem ciekaw ogólnie, jaka będzie nagroda. Nie, może jakiś samochód, może jakaś broń. Nie, samochodów mam już tyle, że naprawdę nie wiem, po co mi to tak naprawdę jest potrzebne. O, Judy coś tam odpisuje. Ja wjechałem w ścianę. Kulturalnie. Coś się w ogóle rozwala tutaj. Mi się dawało, coś słyszę jakiegoś, jakby się ktoś rozwalał o coś, albo bugował w ścianie. Chyba to ja. Judy tam pisze jakieś hejki, ona sobie poczeka. Jak kocha, to poczeka. A, sorry, nie jestem kobietą, to nie kocha. No cóż, bywa. Dawaj, ładuj się, czemu SD chciałem powiedzieć, a sysy, jakieś sysy, skąd sysy, jak, gdzie, po co, nie wiem. Dobra, gdzie to jest? Jeszcze tyle, 50 metrów, panie, ja nie wiem, czy ja dam radę. O, a w ogóle najfajniejsza rzecz, jaka jest w tej grze, uwaga, jestem facetem, nie? I wchodzę sobie w chłopiec z pistoletem i sprawa Petrusia Panna jest zamknięta, więc mogłabyś, kurwa, mogłabyś już nigdy nie oglądać tego gliny? Mogłabyś? Serio? Gram na Steamie, więc może dlatego takie problemy, kurde, ten, nie wiem, jakoś patrzę, kurde, a tu jest dostępny polski język, więc jako, że ogólnie używam głównie Steama, no to mam też Cyberpunka, wiem, mogłem kupić na Gogu i tak dalej, ale Goga praktycznie nie używam, a Steama używam codziennie. Jedzie Cyberpunk na zewnątrz. Wiesz, nie było tego za bardzo słychać chociaż. Ten gość, który tam jeździ, chyba specjalnie sobie, nie wiem, zrobił taki tłumik, żeby kurde go było słychać 50 km od niego. Hej, Regina. No i tak ja, albo nie wiem, nie ja. Jeszcze ja, a co będzie później, to nie wiem. Tylko tyle, że doceniam twoje starania. Oszczędziłeś większość cyberpsychopatów. Yeah. Wiem, że to nie było łatwe. Niektórzy już zaczęli terapię. Nawet jeśli nie da im się pomóc, to może czegoś się dowiemy na temat tej choroby. Bo ja nie wierzę, że to tylko kwestia przegięcia ze wszczepami. Kto wie, może napisze artykuł na ten temat. W każdym razie, oto twoja nagroda. Dzięki. 25 tysięcy. To jest nagroda? To co chcesz mi powiedzieć? O cyberpsychozie? Nic. Jeszcze raz dzięki za pomoc. 25 tysięcy. Za latanie do psychopatami i robienie... Pewnie ja bym zrobił wszystkich, dosłownie wszystkich, bez zabijania. Czy ja nie dobrałem nagrody? Nie. O Boże, wszyscy mnie piszą. Kurde, jedna pisze, druga pisze. Ja pierdolę, ja jestem zajęty w tej chwili, dziewczyny, okej? Okay? Dajcie mi chwilę, bo się pogubiłem. Jestem zbyt głupi, żeby ogarnąć, żeby wziąć nagrodę. Bo myślałem, że kurde... myślałem, że kasa to nagroda. Nie ogarnąłem, a to już jest tyle minut odcinka, ja nie ogarnąłem takiej prostej rzeczy, jak oderwać nagrodę. Bardzo świetnie. Chyba wypuść mnie, wypuść, co ty robisz? I tutaj jest coś. Ciężkie ochroniarki dekadencja, verde z tkaniny pancernej. Okej. Okay. Kamizelka taktyczna, trauma teamska tkaniny pancernej. Okej. Okay. No i to jest, wow, czemu to jest ten? Czemu to jest zablokowane? Aha, bo jestem, kurde, w bezpiecznej strefie. Znaczy, no, nie można używać broni, nie można nawet się przebrać, bo to jest nielegalne, okej? Okay? Jak w ogóle śmiałem o tym pomyśleć, że można, kurde, się przebrać obok Reginy? Czy ona by mnie widziała nago? A przepraszam bardzo, tylko mam zmienić kurtkę i spodnie, a nie zdjąć majtki, kurde, gro, ogarnij się do jasnej ciasnej. Czemu nie mogę? A, no tak, nie mogę, bo mam to założone. No to zdejmuj to. Jak to się zdejmuje? Ściągnij to. O, i teraz mogę tego, z tego i tamtego. Aha, nie mogę tego, bo, uwaga, wymagany 35 poziom. Aha, czyli gówno. Czyli dopiero mógłbym to robić na 35 poziomie, te wszystkie, kurde. Aha, czyli nie patrzę, jak w ogóle się bawiłem. Ale dobra, zdejmę ten, kurde, kożuch, czy co to było. Ten skafander, kurde, z przyszłości. Oj, ten samochód jest fajny, jakby się dało go jeszcze kupić. Taki fajny, kurde, samochód, nie? Cześć, ziomek, jak tam? No, wypierdalaj, mój samochód. Nara, kurde. Oh yeah. Dobra, gówno. Chciałem nawrócić na ręcznym, a wyszło tak, że nie nawróciłem nawet samym sobą. Dobra, dziennik. Chciałem zrobić poboczną dzisiaj misję, więc jadę do Rivera. Znowu jestem frajerem na posyłki. Ekstremalne wrażenia jeszcze zostały. A tak pozostałe to jakiś Misty, w sensie zbieranie tych całych... jak to się nazywa? No, tarotów.
Trzeba by było pojeździć po mieście i pozbierać, bo to i tak większego, kurde, nic ciekawostki nie ma, oprócz tego, że po prostu skanuję to i potem jadę sobie do Misty i pogadam z nim o tym tarocie. I te karty się po prostu zapisują i jest git. Tylko, że 20. To są takie znajdźki typowe, to pewnie nagroda będzie coś w stylu ciuchy, których nie możesz nosić, bo masz za niski poziom. Ale przejechałem normalnie, delikatnie. Oh yeah, right. Samochód uszkodziłem, taki ładny jest i tak słońce mi wali po oczach, że nie widzę, gdzie jadę, a jednak widzę. Dobra, od środka. W ogóle praktycznie nie jeżdżę od środka. Tak się, twórcy się postarali, żeby jakoś te samochody wyglądały jakoś, że tak powiem. Wyglądają zarąbiście w środku, a ja jeżdżę tylko i wyłącznie z zewnątrz, bo się przyzwyczaiłem. GTA po prostu zniszczyło mnie. Jeżdżę tylko i wyłącznie z trzeciej osoby, zamiast jeździć w środku. To by było niesamowite, kurde, gdyby w każdej grze były tak samochody odpimpowane, ale i tak bym jeździł z tej drugiej, bo wygląda jeszcze lepiej. Te wszystkie samochody, to wszystko, to całe miasto widać z oddali, ten samochód, który się świeci jak psu jajca, zajebiście. Pięknie to wygląda, naprawdę. Miasto jest naprawdę dobre. Szkoda tylko, że na przykład jak V leci z wysokości, to kompletnie nie ma żadnej animacji, że spada, ani krzyku, ani nic. Ale dobra, już pominę to. Gdzieś widziałem jakieś kompilacje, może to już naprawili, że V po prostu leciał w dół, kompletnie bez żadnej emocji, bez niczego. Leciał jak kłoda z jakiejś wysokości, bo można było się wybić na bagu jakimś, skoczyć na budynek i można było z niego skakać. Nie wiem, kto na to mógłby wpaść, bez sensu. No to dlaczego leżysz, grubasku? Mordo. Nawet ci nie odkryłem, co kurde, siła, fala uderzeniowa cię przemusiła? Możliwe. Ciekawy jestem, czy... Czy to będzie ostatnia misja u Rivera, czy będzie mnie ciągle kurde prosił, nie wiadomo co? Przyjdź na obiad, no nie chcę być sam. No dobra, może nie będę aż taki niemiły, no. Zaprosi mnie na obiad, pewnie się okaże, że kurde... że kurde, nie wiem, będę musiał napaść na... kartel narkotykowy przez to. O, tu. Gówno, nawet nie widzę tego GPS-a. Tylko, że są takie kropki, jakby na przykład było jakieś zielone na minimapie, albo fioletowe, to bym o wiele bardziej lepiej widział. Aż siorbie, kurde, na tym. A, nie! I gówno, wjechałem do tunelu burzowego, czy jak to się nazywa. No dobra, to tędy dojadę, a co, nie dojadę? Dojadę, pewnie, że dojadę tędy. Nawet już mi się droga wytegowała tutaj. Normalnie jak, piękny świat. Dobrze, ten samochód już... Miało być tak pięknie. Nie wyjdę stąd. Ale wyjdę, Już myślałem, że zrobię takie kurde triki jak w Szybkich i Wściekłych, a wyszło tak, że to tylko w filmach. Co ma miejscu? Trzeba czekać. Słucham! To on powinien na mnie czekać, a nie ja na niego. Wow. Jezus, to było agresywne. A mam tu gdzieś usiąść? Tak, czekaj. Okej, poczekam. No dobra, River, co tam przygotowałeś, co? Zauważ się, że następna sprawa. Gdzie mi robił ciągle, kurde, bambuko, że chce pogadać niby tylko, a potem się okazuje, że... Oczywiście coś więcej. Będę musiał rozwiązywać z nim wszystkie jego sprawy, których nie potrafił sam dokończyć. Wow! O, Johnny. Co tam? Hejo! Co tam? Cześć, jak leci? Tutaj! No... Gadałem do Monik. Nie idziesz? Pikniki to nie moja bajka, ale ty baw się dobrze. Chodzi mi po głowie nowy kawałek. Muszę się skupić. Stary, co byś nie robił? Hello! Bo jak ty masz na imię? Dorian. A dobrze, dobrze, że wszystkim się wyświetlają ten imiona nad głową, bo bym nie ogarnął. I tak będziesz musiał ze mną być, Johnny, nieważne co byś zrobił, nawet... Fajerwerki, yeah! Nieważne co by Johnny zrobił, to i tak będzie obok mnie. Pomożesz mi w gotowaniu. A co pichcisz? Jambalaje. Chodź, zamieszasz mięso. Sojowe? Okej. Tak. A to nie Joss miała ci pomagać? Ona już swoje zrobiła. Łap za łyżkę. Dobra, gdzie ta łyżka jest? To wasz rodzinny przepis? Mhm. Cebula, słodka papryka, tymianek. Jeszcze tylko pokryję selera i czosnek. A ty mieszaj tam, mieszaj. No, mieszam. Założę się, że to będzie najlepsza jambalaja w twoim życiu. Dochodzi do siebie.
Fizycznie ma jeszcze przed sobą długą drogę, zanim wróci do zdrowia. A psychicznie? Sporo przeżył. To, co zrobił mu Piotruś Pan na swój przewrotny sposób, chyba mu pomogło. Tak? Wiem, jak to brzmi. Ale wydaje się taki oczyszczony. Szczerze mówiąc, myślałem, że żartujesz z tym wspólnym gotowaniem. Albo że to Joss zrobi wszystko. Co ty? Joss nie ma pojęcia o gotowaniu. No tak serio, to lubię to robić. Ale jakoś dawno nie było okazji. Nie chcę psuć fajnie zapowiadającego się dnia, ale muszę zapytać. Co z Piotrusiem Panem? Pytasz, czy go zabiłem. Później o tym pogadamy, co? Jasne, nie naciskam. Po prostu, wiesz. Wiem. By tak by nic nie dało, a wcześniej jak gość jest wyłączony z życia. Dobra. Wystarczy już tego mieszania. Przynieś mi z kuchni ryż, okej? Okay? Robi się. Dobra, ryżuję. Kurde, Cooking Simulator Activation, te. Gdzie to jest jakieś to? Może pizza, a to jest pizza. Ale to mu na pewno nie pomogło. Wie pani, jego ojciec był trudnym człowiekiem. To samo im powiedziałam, ale oczywiście ta sama śpiewka. Nikogo nie obchodzą problemy dzieciaków z marginesu. Przysięgam, że takie słowa usłyszałam. Myślałam, że się zagotuje. A kiedy będzie można go znowu odwiedzić? To świetnie. Chciałabym mu coś przynieść. On tak lubi muzykę. Tak? Nie, zapamiętam. Proszę mówić. To ja bardzo dziękuję. Naprawdę, bardzo mi pani pomogła. Do usłyszenia. Nie mogę już z nią pogadać? Miło, że wpadłeś. O, aha, czyli mogę jej przerwać, ale nie musiałem. Dzięki za zaproszenie. Nie, to ja dziękuję. Świetnie wyglądasz, Joss. Tak myślisz? Dziękuję. Okej. Co u Randy'ego? Ciągle w szpitalu. Jeszcze w szoku, ale już z nim lepiej. Nie miałam okazji powiedzieć, jak bardzo jestem ci wdzięczna. Najważniejsze, że wszystko dobrze się skończyło. Nie wiem, jak się odpłacę, gdyby Randy... Nie jesteś mi niczego winna. Dziękuję. River jest na podwórku. Nie mógł się już ciebie doczekać. Wow! Spokojnie! Jezus, myślałem, że idziemy wpierdolić. A to już. Indyjski. Nieźle. Nie mam pojęcia, o czym ty mówisz. Nie mam pojęcia, co to za ryż, ale okej. Pomidory do gara. Możesz wrzucić ryż. Dobra. Kurde. Cooking jest Simulator. Okej, okay. Teraz musi się trochę pogotować. Chodź na patio. Wow. Niepotrzebnie wyciągam broń. Choć automatycznie, ja nie potrafię gotować, ja potrafię tylko strzelać. Okej. Okay. I weź sobie piwo, czy co tam chcesz. A mogę? Gdzie tu jest jakieś piwo? Może w lodówce, co? Otwórz. A nie, nie. Nie ma takiej, nie mogę aż tak, co? Nie za bardzo. No, wow. Drzwi jak się otwierają. To jest pokój matki, tak? Dobra, wyłażę stąd. Myślałem, że znajdę tutaj piwo, a znalazłem tylko smutek. No, dobra, wyłażę. Waga z buta, a nie. To nie ta gra, to nie jest Dying Light 1. Gdzie można było tak z bara otwierać drzwi fajnie. Miło tu. Wiem. Wszystko wygląda, jakby nigdy nic złego się nie stało. Teraz mi powiesz? Co z Piotrusiem Panem? Odwiedziłem go w szpitalu. Aha, super. Dalej leżał w śpiączce. Tak, gdzieś na krawędzi snu między życiem a śmiercią. Wyglądał jak pusta skorupa. Jeden strzał w głowę i po wszystkim. Dokładnie o tym pomyślałem. Tak łatwo to zrobić. Przyłożyłem mu pistolet do czoła i coś sobie przypomniałem. River? To jak umarli moi rodzice. Nie wiem, czy chcesz tego słuchać. Oho. Trzeba walnąć drugi ten rush.
Co się z nimi stało? Mój stary miał farmę. Tak jak ojciec Piotrusia pana. Ale gdy zabrali mu interes... Rodzicom udało się otworzyć mały sklepik. Mieszkaliśmy nad nim. Któregoś dnia obudził nas hałas. Szukali forsy, ale kasa była pusta, więc wjebali się na górę. Kazali wszystkim klęknąć i pytali mojego ojca, gdzie chowa forsę. Pamiętam tylko, jak moja matka płacze, a ojciec przysięga, że to już wszystko. Jeden był naćpany po uszy. W końcu wystrzelił. Mojemu ojcu urwało pół czaszki. Homer, River, przykro mi. Zaczął mu odpierdalać. Dał mi swoją spluwę i kazał przyłożyć mamie do głowy. Do dziś pamiętam załzawione oczy mojej matki na końcu lufy. Co zrobiłeś? Nic. Sparaliżowało mnie. Wreszcie zabrał mi tę spluwę. Zastrzelił matkę i wszyscy wyszli. Nigdy ich nie złapali. To właśnie dlatego zostałem gliniarzem. Nie chciałem, żeby takie gnoje chodziły na wolności. Joss przy tym była? Też to wszystko widziała? Tak. Myślę, że gdy na mnie patrzy, widzi tamtego chłopca z pistoletem przy głowie matki. Strasznie mi przykro, River. Więc kiedy stanąłem nad Piotrusiem panem z lufą przystawioną do jego czoła, znów byłem tym chłopcem. Jednocześnie tym ćpunem, który zastrzelił mi rodziców. Rozumiem. Zabiłem kilka osób w życiu. Ale nigdy w ten sposób. To by była egzekucja. Wybiegłem stamtąd i obiecałem sobie, że to koniec. To dobrze. Ale co teraz? Do policji już nie wrócisz. Myślę o karierze prywatnego detektywa. A zresztą zobaczymy. Wujku, miałeś z nami pograć. Obiecałeś. No dobra, dobra. Chodźmy. Wi, dołącz do nas. A w co gramy, wujku? Zobaczysz. Gramy Big Trouble in Haywood. Wow. Oh yeah. Nie macie szans. What the hell? Aha, czuję ta 80, kurde. No i co myślisz? Zawsze chciałem pograć w coś takiego. O, niezła spluwa. A, nie narzekają. Ten drań nie może nam uciec. Kto? John McClane. I pokażę ci przedstawię. Kapitan John McClane. Henry Callahan. Henry Callahan. Najlepsi gliniarze z naszego wydziału. Brudny Harry. I Bruce Willis. Pracuję sam. Znaczy Clint Eastwood. Nie będę dla ciebie wyjątków. Ja też. Aha. Nie. Dobra, to co muszę wiedzieć o grze? Miasto przyżarte zbrodnią i korupcją. Bezprawie pleni się na ulicach. My też nie jesteśmy święci. Ciągną się za nami stare grzechy. Ale nie ma nikogo innego, kto śmieliłby się sprzeciwić. El Chamo Cohen Diablado. On jest najgorszy, ale dzisiaj go dorwiemy. Prawdziwa zakała. Geniusz zbrodni. Okej, zaczynajmy. Dobra. Musimy wytropić El Chamo Cohen Diablado. I załatwić po drodze wszystkich jego przytupasów. W końcu odpowie za wszystkie swoje zbrodnie. Yeah. Mamy wspólny cel, ale gramy jako dwa zespoły. My na dzieciaki. Drużyna z lepszym wynikiem wygrywa. Serio? Nie macie szans. My na dzieciaki. Ewi, tylko się nie zagalopuj, okej? Okay? To jest ulubiona gra. Okay. Jasne. Oh yeah. Jaki zarobisty pistolet. Chciałbym, żeby ten po zakończeniu tej gry taki pistolet dostał. To mi
teraz to jest moje. Nigdy mi go nie odbierzecie. Szybki jest, ale nie ucieknie przed sprawiedliwością. Uważajcie, to jego ludzie. Aha. Hej, wow. Mam lepszego cela. Giniesz, giniesz. Headshot, headshot, headshot. Wow. Dzięki, ratowałeś mi życie. Tędy, yeah. Zapchlona Melina. Jestem najlepszym rewolwerowcem w tej grze. Jest cicho. Za cicho. Oh yeah. To zasadzka! Czekali na nas! Kiepski refleks! Woohoo! Chyba ty. Oh shit! Nieźle! Ah, damn! Kurde, i trafiłem go, no ja pierdzielę. River, bo zasłaniasz dzieciakowi, kurde, ten. Przesuń się, kurde, głupku. Dobra. Bo nie mógł strzelić, kurde, kidał, bo zasłonił River. Następnym razem musimy być szybsi. A? Teraz zobaczymy. A ty kim jesteś? Gadaj! Sąsiad. Okej, to wszystko wiadomo. Ojej, oh badasowskie, kurde, partnerstwo. A czy co? Gdzieś na górze? Tutaj. River, co się dzieje? River. Halo, River. Utrudnianie wykonywania obowiązków funkcjonariuszom jest karalne. To już kolejne upomnienie. Spokojnie, panie kapitan, już mnie wlewa. Hej, mam lepszego cela. God damn it. Nie szarżuj. Nienawidzę tracić dobrych ludzi. O mnie się nie martw. Oh yeah. Okej. Okay. Wyeliminuj wszystkie cele. Dzień dobry. Ha! Skanuj. Rękawiczki bokserskie, wydarte od częstego używania. Unacia! Wow! To mi przypomina ten... strzelnicę w tych... facetach w czerni, oczywiście najlepszej pierwszej części. Gdzie właśnie takie ten, wychodziły i te potwory i tam było szkolenie takie. Czy kosmici, nie potwory. No, zarobiliście, nice. Okej, załatwiliśmy wszystkich. Ale to jeszcze nie koniec. Boże, wynik dzieciaków 17/99. Chryste, panie. Pewnie, dawaj. Uwielbiam te kiczowate suchary na koniec. Wasze ostatnie słowa. O nie, zasadka znowu. To teraz. Obiad! Ale mamo, my już prawie... Dopadniecie go następnym razem. No, mamo, come on! No dobra, przynajmniej wygraliśmy. Jesteśmy najlepsi! Już myślałem, że będę musiał te 90, kurde, punktów odczekać. Nie, oni serio byli lepsi. Hej, jedzenie na stole! No pewnie, że byli lepsi. A jak? Nawet tutaj łazić. No i jak wam poszło granie? Super! Skopaliśmy im tyłki. Bandytom? No tak, bandytom też. No niestety. Będzie kiedyś rewanż, zobaczycie. Jeszcze wam pokażemy. Zobaczmy, czy smakuje tak dobrze, jak pachnie. O, widać, że zwolnienie ze służby ci służy. River właśnie odkrywa uroki rodzinnego życia. Winiarz nie ma na to czasu, niestety. Ale teraz odbijam sobie te wszystkie lata. Nic jest mówić, ale mógłbyś sobie przynosić tę miskę gdzieś tak daleko, trochę masz. Takiego beztroskiego. A ty, Vi? Jak u ciebie wyglądają sprawy rodzinne? Kiedyś byłem nomadą, ale moja rodzina się rozpadła. Wydaje mi się, jakby to było lata temu. Nie ma nic ważniejszego niż dzieci. Różnie mi się w życiu układało. Popełniałam błędy, ale przynajmniej dzieci mi się udały.
A zjem za to, proszę bardzo. O Boże, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tutaj dawać, ale... Brakuje tu z nami Randiego. Już niedługo. Bardzo lubi jambalaję. Joss, ale chyba nie widzisz we mnie materiału na rodzica, co? A ja ci wyglądam na dobry materiał na matkę? Kto głosuje, że tak? Ja. Sam podniósł rękę. Wi, to znaczy, że ty masz już kogoś. Opowiadaj. No to przegłosowane. Aż poszedł, taki zainteresowany. 99. Policjant potrzebuje wsparcia. Wybawię cię z opresji. Chodź. Zobacznego. Ja spadam. Fajne stołki. A, takie normalne, ale kolorowe. Joss, dziękujemy. Dzięki za jedzenie. Poza miastem jest to tak spokojnie, naprawdę fajnie. Zrobiło się naprawdę gorąco. Czego ma się partnera? Byłeś o krok od oglądania albumów ze zdjęciami. A zapomniałem przez chwilę, że to jest cyberpunk, naprawdę. Niby... To tutaj. Jestem nie tak daleko od miasta, proszę. Jednak. Wieża wodna. Dobre miejsce. Na co? Dobre na co? Żeby się napić i pogadać. No. Nie przeszkadza mi to. Kurwa, znowu się bramka zatrzasnęła. Kiedyś ją naprawię. Podsadzę się i otworzysz mi z drugiej strony, okej? Okay? Mam siłę, otworzyłbym to, ale dobra. Dobra. Nie wypierdziel, o kurde. Ale to by było dobre, ja bym wywalił do góry, ale chyba nie ma tych. Nie ma, ma niby dłoń jakąś taką, ale... Okej. Jeb z buta, no i to jest nazywa to. No pewnie, że idziemy. Na górę się wspinamy, tak? Okolica nie jest taka zła, chociaż pierwszym wrażeniem nie powala. Nie, no podoba mi się tutaj, naprawdę. Corpo Plaza, to nie jest. Ale da się tu żyć. Corpo Plaza. Gorsze miejsca do wychowywania dzieciarni. A Randy i jego kłopoty z prawem? Chyba nie wzięły się z powietrza. Racja. Ale Randy wdał się swojego starego. Myślę, że w lepszej dzielnicy też szukałby kłopotów. Na samą górę. Kurde, to musi być niesamowity widok. W życiu bym tam nie wszedł, bo bym chyba umarł ze strachu. Mam lęk wysokości. Dawaj do góry. No właśnie, nie chcę obserwować twoich spodni i nie wiadomo jeszcze czego. Wypierdzielaj do góry. Szybciej. Dominic Toretto, kurde. Zdecydowanie. Family. To najgorsze miejsce do życia w całych Stanach. Aha. Ale lubię ten widok. Uspokajam. Coś mi się rąbie znowu. O, nie spadł stąd. To prawda. Znacznie bardziej podoba mi się miejsce, w którym teraz jesteśmy. Z dala od zgiełku miasta. Przypomina mi rodzinne strony. Mam coś dla ciebie. Wow. Z jakiej to okazji? Ładny. Chcę zamknąć pewien etap w swoim życiu. Zbyt wiele wspomnień wiąże się z tą klamką, a tobie będzie dobrze służyć. Dziękuję. Po prostu obiecaj, że nie odstrzelisz sobie stopy. Znasz kogoś, kto to zrobił? Mąż Joss po pijaku. Dokładnie w miejscu, w którym stoimy. Czyli to takie wasze specjalne, rodzinne miejsce. No, coś w tym stylu. Czas na gwóźdź programu. Aha. Napijemy się? To się, żebym nasiedział? Dla mnie coś mocniejszego. No, i to mi się podoba. Jak się stąd nie spierdolę, to będzie dobrze. To to jest jakiś kurde gin w butelce? Pocałuj? Nie? Za przyjaźń, pewnie, że tak. Bez przesady. Za Joss i dzieciaki. O. Za Joss i dzieciaki. Pocałuj, Jesus. Bez przesady. Panam jest tam gdzieś, a ja co? Będę jakieś kurde shenanigansy odwalał. Skrzynka piwa i dwie butelki whisky spełniają twoje oczekiwania?
Okaże się w trakcie. Gościu, czeka nas długa noc i ciężki poranek. Przygotuj wątrobę. No już ją wymieniłem na syntetyczną, tak jak Johnny. Ładnie tutaj, naprawdę. Takie spokojne miejsce gdzieś, kurde, poza miastem. To jest to. Bez jakichś, kurde, niepotrzebnych pierdoletów, tak naprawdę. Spokój i po prostu spokój. Musiałem. Dodam się, czemu ja spałem, kurde, w łóżku Randy'ego? No dobra. Może być, na razie go nie ma. No i fajny pokój, te plakaty na ten normalnie przypominają się stare czasy. Kurwa. Kolonizujemy księżyc, a wciąż nie mamy skutecznego leku na kaca. No. Dobrze się wczoraj bawiłem. Aż mu film ucięło. Ale muszę zaraz uciekać. Obiecałem Joss, że zawiozę ją do Randy'ego. Nic się nie martw. Możesz dochodzić tu do siebie tak długo, jak chcesz. Dasz radę prowadzić w tym stanie? Byłem gliniarzem. Wiesz, ile razy jechałem na kacu? Tam jest! Przeproś ode mnie, Joss, że tak się zwinęliśmy z kolacji. Za zarzyganie ubikacji też? Kurwa. Pozdrów Randy'ego. Jasne. Do zobaczenia, Vi. Czekaj, mordo, tutaj jest coś. Ale nie, nie, przesuń się, kurde. Tam jest, kurde, chyba coś. O, to jest coś. O, o, o. Gówno, nawet nie mogę tego przeskanować. Tutaj, za tobą. Durniu, tam jest. No nie mogę powiedzieć. No cóż, no to... No to nakacuj się dalej. Mogę jakoś przeskoczyć przez niego? Nie, nie mogę. Dzień dobry. Wow. Nie przeszkadzam? Pamiętasz o tym generatorze, prawda? O, kurwa. Teraz mam to naprawiać? Teraz. Potem jedziemy do szpitala. Dobra. Cześć, Joss. Cześć, River. Adios. Okej. Okay. O, i mam pistolet. Nie, nie, to nie jest pistolet. To nie to, co miałem. Chyba, że... Chwila, gdzie jest mój ten? Czemu ja tą ręce? Aha, no tak. 40 broni mam, bo Boże, a ja jestem prawie przeciążony ogólnie. Ło, panie, Chryste, panie, gdzie jest ten pistolet, który tutaj sobie ten? Gdzie jest ten pistolet, który dostałem od tego? Boże, jakie to są różne pistolety. Tu to jest pistolet Rivera. To? Nie, to jest Maldorian. Gdzie jest pistolet od Rivera? Nie wiem, powinno być napisane, że pistolet od Rivera, czy coś w tym stylu. Może na samej górze? Może ja tego nie mogę... O, tutaj jest chyba. Crash. To jest chyba ten pistolet. Ta ma taką rączkę, tą białą. Rączkę, czy jak to się nazywa. I nawet jest, kurde, 415 obrażeń zadaje. Aż to zobacz, jak to wygląda. Uwaga, animacja. Oh yeah! Oh yeah! Yeah! Woohoo! Yeah, boy! Uciekać, Ramos Deros, motherfucker! Dobra, to tyle w tym odcinku. Do zobaczenia. W następnym odcinku polecę dalej misje poboczne. Nie jest tego zbyt wiele. Aktualnie dostępnych oczywiście. Jeszcze jest... Rozmawiam z Stefanem? A to jest to że 16 tysięcy kosztuje jakiś tam Braindance. Co? Braindance, ta popularny. Nie wiem, czy będę to robił. Jak coś, to po prostu pójdę spotkać się z Takemurą, bo naprawdę tyle mi zostało. Znaczy, że się coś jeszcze pojawi. Johnny miał wspomnienia ze zespołu, to liczę, że jakieś zadania będą zespołowe. Kennego? Czy ja spotkałem Kennego? Nie, spotkałem jako Johnny. Nie wiem, czy można go spotkać tutaj. Mi się wydaje, że kurde, coś takiego jest możliwe, ale nie mam pojęcia. Dobra, także do zobaczenia następnego odcinka. Wow. Normalnie przypomina mi się Fallout 4 i pojawienie się Bractwa Stali. Dziękuję, do zobaczenia do następnego i siema.